Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami telewizji Polsat, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tutaj się nic nie zmieniło. Ile było, tyle jest. Ta sama 17, co przed wakacjami. Ta sama, doskonale znana wam 17 teleturniejów Polsatu, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów miały swoje niemieckie wersje nadawane na antenie telewizji RTL. Albowiem doszedłem do wniosku, że pora trochę to usystematyzować. Czyli skoro były odcinki odnośnie jedynki i dwójki i ich teleturniejów na antenie stacji RTL, to dobrze by było, żeby pozostałe polskie stacje telewizyjne również takie odcinki miały. I to nie dotyczy tylko RTL, ale wszystkich omawianych do tej pory stacji telewizyjnych. Czyli, krótko mówiąc, w tym sezonie Współczynnika Doli będzie tak, że jeżeli w poprzednim sezonie jakaś stacja, na przykład dwójka, miała był odcinek na temat teleturniejów TVP2 na antenie, na przykład, nie wiem, Sadańs, to w tym sezonie każda stacja telewizyjna, która takiego odcinka jeszcze nie miała, będzie taki miała. No i żeby zaczynamy systematyzowanie tego wszystkiego od stacji RTL właśnie. No i cóż, jak wiecie, RTL to mnóstwo różnych programów, także teleturniejów. No i zdarzyły się nawet takie, które miały swoje polskie wersje na antenie akurat Polsatu. A teleturnieje te to Star Weekend, czyli niemiecka wersja Dziewięciu Wspaniałych. A to oznacza, że współczynnik Doli dla telewizji RTL względem telewizji Polsat wynosi zaledwie 5,88%. Mam nadzieję, że wam się podobało. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym współczynniku Doli. Cześć!